Witam Was pięknie, roztomili ludkowie. Dzisiaj 15 sierpnia 2013 roku, święto w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, a zarazem rocznica cudu nad Wisłą, Dzień Wojska Polskiego, czwartek, dziś wyprawa rowerowo. My są już na granicy Kobielic i Radostowic przy trasie Pszczyna-Żory. Rozpoczęliśmy wszystko w Pszczynie przy warowni. I jademy przed siebie. Lasy kobiórskie. Suszec. Pomnik na trasie ewakuacji więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim. No to już było, jak się zbliżała Armia Czerwona. To tutaj był szlak z Oświęcimia aż do Wodzisławia Śląskiego, do dworca kolejowego, tą drogą. No to już Suszec, kościół z czerwonej cegły, a przy nim pomnik. Szczególnie ten drugi punkt jest ważny, trzeci też, no w zasadzie wszystkie. Miednoje Ostaszków Katyń. No. Miejsca tragiczne. I godło polskie. Orzesze. I wzgórze Ramża, tam gdzie jedziemy. Łaziska. I trasa z Suszca. Są my już w Orzeszu. Miejsce dosyć niezwykłe. Do niedawna, bowiem krzyżowały się tu linie kolejowe pod kątem prostym. Dokładnie tak to było. Tak to leciało. Tutaj jest rozebrana linia kolejowa. Jeszcze widać fragment torów. A tu już jest czynna linia kolejowa. Tu kiedyś jeździł pociąg. No i był przejazd. Kiedyś tu jeździły cugi, kiesi. Glajza jedna. I tu były tory.
Tam się krzyżowały pod kątem prostym. Tam jeszcze widać fragment toru. O. Fragment glajzy. I drugi. I to było wszystko pod kątem prostym. Tak to leciało tu. To jest radar meteorologiczny Ramża, na wzniesieniu Ramża, bo trudno to nazwać górą. Ten radar jest widoczny nawet z Roztropic, z górki. No, ta kopuła to mi bardziej przypomina piłkę futbolową, futbal. Albo futbala, jak to woli. I to jest cel naszej wyprawy. Miało to być przy okazji wyprawy do Chudowa. Drogi się jednak skomplikowały i nie dotarliśmy tu. No dzięki temu radarowi możemy śledzić takie obrazy w internecie. Nad Polską chmury, opady deszczu, zagrożenia, wichury. Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bieda szyby na Ramży, gdzie wydobywano w sposób nielegalny węgiel. A robili to głównie biedni ludzie. Pakowali go do worków. No to są właściwie pozostałości po tych bieda szybach. Pakowali go do worków i sprzedawali. Albo też zbierali sami na opał. Na ostatni rzut oka na radar. Tak on wygląda. Spoko. No to dobrze. Widok od Ramży w stronę północną. A, to jednak knurów. Okolice Knurowa. To jest Knurów, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy. Trafiliśmy znowu na tą drogę, którą żeśmy jechali z Chudowa. W kierunku na Łaziska. No, Orzesze Brada, Huta, czy Łaziska Brada, z Huta Łaziska, widoczek na Beskid Mały, tam okolice Kamieniołomu, Kozy, tamte rejony, Brama Wilkowicka, Bielsko-Biała, bloki z Bielska widoczne. No i już tutaj ma góra. Elektrociepłownia w Bielsku, Klimczok,
Sindzielnia. Równica. Czantoria. No, widoki od kościoła w Orzeszu. Hałda w Suszcu. Krupiński kopalnia. Tam gdzieś żeśmy jechali. Suszec. Kryry. Żory. I hołda Borynia. Z Jastrzębia i kopalnia Borynia. I kopalnia Pniówek. No i Łysa Chora. Za hałdą Suszec. Po przejechaniu przez Orzesze, Łaziska, Gostyń, Kobiór, Piasek i Pszczynę kończymy wyprawę nad zbiornikiem goczałkowickim.